Cześć, jestem Marek i witam Was w kolejnym filmie na kanale Elektrobim. Dzisiaj pokażemy Wam, jak zamontować automat ETM01 Fortis na bramie dwuskrzydłowej. Napęd ETM01 Fortis to przede wszystkim porządne siłowniki z metalowymi przekładniami w metalowych obudowach. Te siłowniki mają 30 cm skoku i pozwalają na otwieranie bram, w których skrzydła nie przekraczają 2,5 metra długości i wagi 300 kg. Te skrzydła mogą być mało przewiewne lub wręcz w pełni zabudowane. Poza tym w zestawie ETM01 Fortis znajdziecie dobrze Wam znaną centralę ETM-DG2, cyfrowy, porządny sprzęt, który daje naprawdę bardzo wiele możliwości w jego konfigurowaniu. Napęd ETM01 Fortis możemy zastosować także na tych bramach, gdzie z jakichś powodów nie ma możliwości zastosowania odbojnika ograniczającego maksymalny wysuw siłownika. Te siłowniki są tak zbudowane, że tłoczysko może wysuwać się maksymalnie do końca gwintu na śrubie napędowej, bez krzywdy dla siłownika. Nasz napęd ETM01 Fortis zamocujemy dzisiaj na tej oto bramie. Długość pojedynczego skrzydła wynosi tutaj 1,70 m, waga w granicach 40 kg i przewiewność tego skrzydła to około 30%. Skrzydła będą otwierać się na 90 stopni, ale w zależności od geometrii słupków i zawiasów na bramie możliwe jest też osiąganie trochę większych kątów niż 90 stopni. Słupki wykonane są z profili metalowych o wymiarach 10×10 cm, a zawias osadzony jest w połowie szerokości słupka, czyli od brzegu do osadzenia zawiasu mamy równo 5 cm. Ponieważ brama jest zawieszona dosyć nisko nad przejazdem, więc jest w tym wypadku możliwość zamontowania odbojnika. Jak widzicie, tutaj już znajduje się odbojnik zamontowany przez właściciela posesji. Żeby jednak spełniał swoją rolę, będziemy musieli delikatnie przesunąć go w kierunku bramy. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, gdyby z jakichś powodów nie dało się go zamontować, to zestaw ETM01 Fortis będzie działać równie dobrze, bez jakiegokolwiek odbojnika. Centrala ETM-DG2 będzie zamontowana na dodatkowym słupku umieszczonym w pobliżu bramy, zamiast na ogrodzeniu, ponieważ tutaj akurat w tym wypadku nie mieliśmy takiej możliwości. Do montażu zestawu na bramy nie potrzeba żadnych skomplikowanych narzędzi. Wystarczy to, co każdy majsterkowicz posiada w swoim warsztaciku. Na pewno będzie potrzebna wiertarka oraz poziomica, żeby odpowiednio wyregulować ustawienie siłowników na bramie. Będziemy potrzebowali też jakiś podstawowy zestaw kluczy, kombinerki, obcinaczki, śrubokręty, jakiś nożyk. Oczywiście miarka, żeby odpowiednio przenieść wymiary z kalkulatora na mocowania na bramie. I w naszym przypadku do przymocowania wszystkiego do bramy użyjemy nito nakrętek pod śruby M8. I chociaż są sposoby, żeby zacisnąć takie nito nakrętki bez specjalnej nitownicy, to my jednak wolimy się nią posłużyć, ponieważ jest o wiele łatwiej. Opis okablowania rozpocznę Wam od miejsca instalacji centrali. To jest właśnie ten dodatkowy słupek, o którym wcześniej wspominałem. I wszystkie przewody są zebrane właśnie w tym miejscu. Wszystko, co jest rozprowadzone wokół bramy, zbiega się tutaj przy miejscu instalacji centrali. Jeśli chodzi o zasilanie 230 V, to doprowadza je przewód ziemny 3 x 1,5 m2 i taki w zupełności wystarczy, jeśli nie jest daleko od rozdzielnicy do centrali sterującej bramą. Z tego miejsca na oba słupki rozprowadzone są też przewody 2 x 1,5 m2. One będą prowadzić zasilanie do każdego z siłowników osobno. Oczywiście mamy też stąd poprowadzone skrętki ziemne do każdego ze słupków, tam gdzie będą zainstalowane fotokomórki. Skrętki oczywiście czteroparowe. Stąd także prowadzimy skrętkę, taką samą jak do fotokomórek, do lampy sygnalizacyjnej. Ona będzie zasilać tą lampę i chociaż wystarczyłby tutaj dwużyłowy przewód, niewielki przekrój, na przykład 0,5 lub 0,75 mm2, to przy użyciu 8 żył ze skrętki mamy pewien nadmiar, co powoduje, że gdyby któraś z żył się uszkodziła, to po prostu łatwo będzie zastąpić ją inną w tym samym kablu. Z tego miejsca również do lampy sygnalizacyjnej poprowadziliśmy przewód antenowy, ponieważ będziemy chcieli wykorzystać antenę, która znajduje się w lampie sygnalizacyjnej. W tym miejscu będzie zainstalowana lampa sygnalizacyjna i to są te przewody, o których wcześniej Wam wspomniałem. Jeden antenowy, drugi skrętka czteroparowa. W tej puszce zainstalowanej na słupku bliższym centrali
jest właśnie wyprowadzony dwużyłowy przewód do zasilania siłownika i do niej też będzie wprowadzony przewód z siłownika, który tutaj gdzieś w pobliżu będzie zainstalowany. Taka sama puszka znajduje się też na drugim słupku i tu również podobna sytuacja. Wchodzi do niej dwużyłowy przewód, który będzie zasilał siłownik. Na zewnątrz ogrodzenia, na słupkach, wyprowadzone są właśnie skrętki ziemne i te przewody będą nam podłączać fotokomórki do centrali sterującej. Taki sam przewód wyprowadzony jest na jednym słupku, jak i na przeciwległym do zasilania drugiej części fotokomórek. Siłowniki muszą być zainstalowane na odpowiedniej wysokości nad gruntem. Z reguły wystarczy 40 cm. Jeśli na bramie jest poprzeczka, można ją wykorzystać, ale jeśli nie, musimy ją dorobić. Następnie zdejmujemy wymiary, których wymaga kalkulator do obliczenia punktów montażowych siłownika, czyli wymiar AS oraz HS. Poza tymi dwoma wymiarami wyznaczamy także wymiar O, czyli przesunięcie osi obrotu bramy, czyli zawiasu, od osi obrotu siłownika, czyli swożnia. Musimy poza tym zmierzyć długość złożonego siłownika. W tym celu musimy schować tłok maksymalnie do środka, a potem zmierzyć odległość pomiędzy otworami mocującymi siłownik. Kolejną czynnością będzie pomiar odległości pomiędzy otworami mocującymi siłownik, ale w stanie rozłożenia siłownika. Żeby to zrobić, odblokowujemy sprzęgło w przekładni i ręcznie wysuwamy tłok do końca. Ponieważ chcemy wykorzystać zewnętrzny odbojnik, to musimy sprawić, żeby siłownik nie wysuwał się do końca, zanim brama oprze się o odbój. Żeby to osiągnąć, musimy w tej chwili cofnąć tłok nieco do środka, na przykład o 2 cm. I dopiero kiedy siłownik mamy w ten sposób ustawiony, mierzymy odległości między otworami mocującymi. Kiedy zmierzyliśmy i zapisaliśmy już wszystkie potrzebne wymiary, uruchamiamy kalkulator dostępny na naszej stronie. Wybieramy oczywiście odpowiednią konfigurację naszej bramy, czyli otwieranie do środka posesji siłowniki liniowe, a w formularzu, który znajduje się poniżej schematycznego rysunku, wprowadzamy wszystkie zmierzone wymiary. Kiedy wszystko jest już gotowe, naciskamy przycisk przelicz i otrzymujemy wyniki. W pierwszej kolejności montujemy na skrzydle bramy przedni uchwyt siłownika. Odmierzamy od osi zawiasu wymiar A1. Środek otworu na sworzeń w przednim mocowaniu siłownika musi znaleźć się dokładnie w zaznaczonym miejscu. Następnie wiercimy otwory pod nito nakrętki oraz zaciskamy je w przygotowanych otworach. Po przygotowaniu nito nakrętek zakładamy na bramie przednie mocowanie siłownika. Środek otworu na sworzeń ustawiamy dokładnie w wyznaczonym wcześniej miejscu, a następnie mocno dokręcamy mocowanie do skrzydła bramy. Następnie zakładamy siłownik końcówką na mocowaniu na skrzydle i przy użyciu poziomicy wyznaczamy miejsce montażu tylnego mocowania na słupku. Chodzi o to, żeby tył siłownika był lekko uniesiony ku górze. W następnej kolejności oczywiście wykonujemy otwory na nito nakrętki i zaciskamy je w tych otworach. Teraz zakładamy tylne mocowanie siłownika na słupku. Na razie przykręcamy je tylko lekko. Nie musimy póki co przejmować się wymiarami wyliczonymi nam przez kalkulator. Zajmiemy się tym później. Zakładamy siłownik na tylnym mocowaniu na słupku i przy użyciu poziomicy jeszcze raz ustalamy odpowiedni spadek w kierunku skrzydła bramy. Kiedy odpowiedni spadek jest już ustawiony, mocno dokręcamy dolny kątownik. Przed przejściem do kolejnego kroku musimy ściągnąć siłownik z mocowań. Teraz przyszedł czas na bardzo dokładne odtworzenie wymiarów wyliczonych przez kalkulator na naszym tylnym mocowaniu na słupku. Punktem odniesienia do wszystkich tych wymiarów jest oś zawiasu. Dlatego, żeby nam się wygodniej mierzyło, możemy od wyliczonych przez kalkulator wymiarów odjąć wcześniej zdjęte wymiary na słupku. Czyli od wymiaru B odejmujemy HS, a od wymiaru A2 odejmujemy wymiar AS. Dzięki temu będzie nam o wiele łatwiej zachować wymiary wyliczone przez kalkulator, bo możemy posługiwać się miarką przykładaną wyłącznie do słupka. Kiedy już płaskownik w tylnym mocowaniu jest dokładnie ustawiony, mocno dokręcamy śruby ściskające ze sobą dwa kątowniki, pomiędzy którymi znajduje się płaskownik, a następnie mocno dokręcamy dwie górne śruby mocujące górny kątownik. Ten sam zestaw czynności wykonujemy na drugim słupku, przy czym musimy pamiętać o tym, że jeśli któreś z wymiarów wprowadzanych do kalkulatora różnią się, no to będziemy musieli obliczenia wykonać jeszcze raz.
Teraz możemy już założyć siłownik na przygotowanych mocowaniach i przejść do kolejnego kroku, którym będzie ręczne otwarcie i zamknięcie bramy na rozblokowanym siłowniku, tak żeby sprawdzić, czy brama zatrzymuje się w tych miejscach, w których chcemy. Jeżeli wszystkie poprzednie kroki wykonaliśmy dokładnie z należytą starannością, to na pewno brama osiągnie zakładane pozycje i nie będziemy mieli problemów z tym, że siłownik nie będzie w stanie bramy domknąć lub otworzyć w pełni, albo gdzieś po drodze będzie się zacinał. Kiedy po wykonaniu ruchu testowego wszystko jest w porządku, to znaczy brama dociera do zakładanych pozycji, siłownik nigdzie po drodze się nie zacina, możemy włożyć zawleczki w sworznie mocujące i je zabezpieczyć. Oczywiście musimy też pamiętać o tym, żeby zdjąć z bramy wszelkie elementy, które mogłyby ją zablokować podczas normalnej pracy siłowniku. Brama musi poruszać się całkowicie luźno, nie może być na niej nic, co by ją mogło unieruchomić. Po zamontowaniu mechanicznym siłownika na bramie musimy podłączyć jeszcze przewód zasilający do kabla prowadzącego do centrali sterującej. Przewód wprowadzamy od spodu puszki w taki sposób, żeby podczas normalnej pracy siłownika nie mógł się on zaginać i złamać. Po dokonaniu połączenia zamykamy wieczko puszki. Montaż odbojnika to bardzo prosty temat. Sprowadza się jedynie do solidnego przykręcenia go do podłoża za pomocą jakichś na przykład metalowych kotew. To, o czym musimy pamiętać, to taka sprawa, żeby odbojnik zamocowany był w takim miejscu, do którego skrzydła bramy dotrą jeszcze zanim siłowniki w pełni się wysuną. Tylko wtedy spełnią swoje zadanie. Przed montażem fotokomórek należy z obudowy usunąć elektronikę, przeprowadzić przewód przez przepust w obudowie, a następnie solidnie ją przykręcić do słupka, na przykład przy użyciu wkrętów samowiercących. Po odizolowaniu przewodów wkładamy do obudowy elektronikę i mocujemy ją specjalnym uchwytem, na razie jeszcze nie dokręcając, żeby mogła się swobodnie obracać. Dwie nieużywane pary skrętki można zostawić wewnątrz, ponieważ mogą się przydać w momencie, gdyby te używane uległy uszkodzeniu. Następnie jedną parą doprowadzamy zasilanie, nie zwracamy uwagi na polaryzację, bo jest ona tu zupełnie nieistotna, a drugą parą doprowadzamy sygnał wyjściowy z fotokomórki do centrali sterującej. Po podłączeniu przewodów przekręcamy płytkę elektroniki w kierunku przeciwległej fotokomórki i układamy przewody wewnątrz obudowy. Następnie dokręcamy śrubki mocujące elektronikę, tak żeby już nie mogła się samoczynnie przesunąć. Kiedy odbiornik fotokomórki mamy już podłączony, zakładamy obudowę i blokujemy ją śrubką od spodu obudowy. W nadajniku fotokomórki musimy podłączyć jedynie zasilanie, również nie musimy zwracać uwagi na polaryzację, ale dobrze jest tutaj wybrać ten sam kolor pary co w odbiorniku. Po podłączeniu zasilania kierujemy elektronikę na odbiornik oraz dokręcamy śrubki mocujące. Tak jak było w przypadku odbiornika fotokomórki, tak i tutaj nie ma potrzeby obcinać nadmiarowych par. Warto je zostawić na przyszłość. Przewody układamy starannie w obudowie, po czym zamykamy ją i blokujemy śrubką od spodu, tak jak w wypadku odbiornika fotokomórki. W tym przypadku lampkę zamocujemy przy użyciu adaptera kątowego dostarczanego razem z lampką. Wiercimy najpierw dwa otwory mocujące adapter do słupka. Następnie na środku pomiędzy tymi dwoma otworami wiercimy jeszcze dwa dodatkowe otwory o większych średnicach. Przez jeden z tych otworów przełożymy przewód zasilający do lampy, a przez drugi przeciągniemy przewód koncentryczny do anteny. Z reguły wystarcza zasięg zapewniany przez wewnętrzną antenę centrali, ale jeśli chcemy wykorzystać antenę z lampy sygnalizacyjnej, to musimy pamiętać o tym dodatkowym przewodzie koncentrycznym. Po przeprowadzeniu przewodów możemy zamknąć wierzch słupka. Po odizolowaniu przewodów przeprowadzamy je przez otwór w adapterze, tak żeby móc przykręcić go do słupka. Jeśli zostały nam jakieś nadmiarowe przewody, tak jak w wypadku tej skrętki, to nie obcinajmy ich. Naprawdę mogą się kiedyś przydać w razie jakiejś awarii kabla. Kiedy przewody mamy już przeprowadzone, przykręcamy adapter do słupka przy użyciu odpowiednich wkrętów.
Następnie przykręcamy do adaptera podstawę lampy sygnalizacyjnej, uprzednio przeprowadzając przewody przez otwór w jej spodniej części. Następnie podłączamy zasilanie lampy sygnalizacyjnej, wykorzystując jedną z par skrętki. Warto wybrać inny kolor niż do fotokomórek, żeby nam się w centrali nie myliły. Polaryzacja zasilania jest tutaj nieistotna. Drugie ze złącz w lampie służy do podłączenia kabla antenowego. Prawy styk służy do podłączenia środkowej żyły kabla, natomiast w lewym podłączamy ekran. Oczywiście musimy zachować tutaj odpowiednią dozę ostrożności, żeby nie zrobić przypadkowych zwarć. Gdy mamy już w lampie wszystko podłączone i nie ma tam żadnych zwarć, możemy zamknąć obudowę. W tym celu ostrożnie wkładamy klosz lampki na zatrzaski oraz dokręcamy antenkę, która przytrzyma wszystko w całości. Zanim zaczniemy montować centralę na jej miejscu, musimy koniecznie wykręcić ze środka elektronikę, żeby jej przypadkowo nie uszkodzić, na przykład wtedy, gdy będziemy robić otwory na przewody. W tym celu odkręcamy cztery śrubki mocujące płytkę w budowie elektroniki oraz dwa przewody zasilające z transformatora. Po wyjęciu elektroniki w spodzie obudowy wiercimy otwory na przewody. Otwory muszą mieć średnice dopasowane do średnic przewodów, tak żeby nic nie mogło wejść do środka centrali. Kiedy mamy już gotowe otwory na przewody, możemy powiesić centralę w miejscu, które wcześniej dla niej przygotowaliśmy, w tym wypadku na dodatkowym słupku. I tutaj bardzo ważna sprawa. Nie wiercimy absolutnie żadnych otworów w tylnej ściance obudowy. Nie chcemy przecież, żeby do środka obudowy dostała nam się wilgoć i zniszczyła elektronikę. Do zamocowania obudowy przeznaczone są cztery wnęki na czterech jej rogach i właśnie tutaj wolno nam wywiercić jakikolwiek otwór bez obawy, że uszkodzimy coś wewnątrz centrali. Kiedy obudowa znajduje się już na swoim miejscu, następnym krokiem będzie wprowadzenie do środka ostrożnie wszystkich kabli. Otwory, które wcześniej wierciliśmy w obudowie na te kable, są do nich dopasowane swoimi średnicami, więc dzięki temu nie musimy się martwić, że do środka wejdzie nam jakieś robactwo albo coś większego. A dzięki temu, że przewody wprowadzamy od spodu obudowy w najniższej jej części, to nie musimy się też bać o zalanie elektroniki, nawet w wypadku naprawdę bardzo ulewnego deszczu. Po wprowadzeniu kabli do obudowy od razu warto je odizolować na odpowiednią długość. No i ostatnia rzecz, która nam została do zrobienia, to wmontowanie z powrotem elektroniki sterującej do obudowy centrali. Robimy to ostrożnie, tak żeby niczego nie uszkodzić. Wkładamy elektronikę na jej miejsce i mocujemy czterema śrubkami. Następnie przykręcamy dwa przewody wyjściowe z transformatora do złącza w kostce na płycie sterownika. Nie musimy się tutaj martwić o polaryzację. Podłączenia w centrali najwygodniej jest rozpocząć od siłowników. Siłowniki podłączamy do wyjść motor 1 i motor 2 main. Do wyjścia motor 2 main podłączamy ten siłownik, który będzie otwierał skrzydło służące za furtkę. Na tym etapie jeszcze nie musimy się przejmować polaryzacją. Starannie odizolowujemy końcówki przewodów, tak żeby całe mieściły się w złączu. 8 mm w zupełności wystarczy. Po starannym podłączeniu przewodów w gniazdach układamy je tak, żeby nie przeszkadzały nam na dalszym etapie wykonywania połączeń w centrali. Następnie podłączamy fotokomórki w lewej wtyczce. Pierwszy skrajny styk z prawej strony to plus, trzeci minus. Łączymy razem dwa przewody zasilające obie połówki fotokomórek i podłączamy do tych dwóch styków. W tym przypadku polaryzacja nie jest istotna. Przewód zwrotny od przekaźnika wyjściowego fotokomórki podłączamy pomiędzy styki numer 2 i 3, tego samego złącza, w którym podłączaliśmy zasilanie od fotokomórek. I tutaj również polaryzacja nie jest istotna. Wszystkie połączenia w centrali wykonujemy z zachowaniem najwyższej staranności, tak żeby przypadkowe zwarcia nie doprowadziły nam do uszkodzeń centrali albo fotokomórek. Po wykonaniu połączeń przewody układamy starannie poniżej złącza. Nadmiarowe pary skrętki oczywiście pozostawiamy, nie ucinamy ich, ponieważ mogą przydać się nam w przyszłości. W następnej kolejności w środkowej wtyczce podłączamy zasilanie lampy sygnalizacyjnej. Podłączamy ją pomiędzy styki numer 4 i 5, licząc od prawej strony. Styk numer 4 to minus, a 5 plus. Natomiast w wypadku lampy sygnalizacyjnej, która jest w zestawie, nie ma to znaczenia. Po podłączeniu przewód starannie układamy.
Jeżeli wykorzystujemy antenę w lampie sygnalizacyjnej, to podłączamy ją do dwustykowego złącza w pobliżu radioodbiornika. Do styku znajdującego się niżej podłączamy ekran kabla koncentrycznego, natomiast żyłę środkową do styku znajdującego się wyżej. Po podłączeniu przewodu układamy go tak, żeby nie było zwarć. Tutaj co prawda perspektywa sprawia, że widzicie, jakby środkowa żyła dotykała radioodbiornika, ale ona znajduje się od niego w sporej odległości. W ostatniej kolejności podłączamy zasilanie 230 V w kostce obok transformatora. Uprzednio wyciągamy z niej bezpiecznik, a przewody podłączamy starannie do dwóch styków kostki. Oczywiście zasilanie na tej linii musi być koniecznie odłączone. Po sprawdzeniu wszystkich poprzednich połączeń możemy podłączyć zasilanie 230 wkładając bezpiecznik. Po podłączeniu zasilania musimy zaprogramować pilot. Żeby to zrobić, naciskamy krótko czerwony przycisk Learn, a następnie dowolny przycisk w pilocie. Centrala zasygnalizuje nam zapamiętanie pilota. Pierwszy górny przycisk pilota domyślnie będzie sterował całą bramą w trybie krok po kroku. W następnej kolejności rozblokowujemy siłowniki i ustawiamy oba skrzydła w środkowej pozycji. Po zablokowaniu siłowników pilotem uruchamiamy centralę i patrzymy, czy brama się otwiera, kiedy świecą niebieskie diody, oraz zamyka, kiedy świecą diody czerwone. Jeśli by się okazało, że któryś z siłowników pracuje odwrotnie, trzeba mu zamienić polaryzację w złączu zasilającym. W naszym przypadku okazało się, że odwrotnie pracował siłownik podłączony do wyjścia motor 2. Po poprawieniu podłączenia w wyjściu motor 2 cała brama już pracuje poprawnie, to znaczy otwiera się, gdy świecą diody niebieskie, a zamyka, gdy świecą diody czerwone. Do trybu programowania wchodzimy przyciskając długośrodkowy przycisk. Prawym i lewym przyciskiem przełączamy się pomiędzy programowanymi parametrami. Uwaga! Nie należy sugerować się wartościami parametrów widocznymi na ekranie w dalszej części filmu. To są tylko przykłady. Parametry należy zawsze ustawić odpowiednio do konkretnej bramy, na której przeprowadzamy montaż automatyki. Parametr P0 określa czas, w jakim siłowniki będą nabierać swojej maksymalnej prędkości. Widać to w tej chwili na wykresie. Od momentu wystartowania siłownika nabiera on swojej maksymalnej prędkości właśnie przez czas określony parametrem P0. Fabrycznie jest on ustawiony na 2 sekundy. Jeśli zmienimy jego wartość, zatwierdzamy ją środkowym przyciskiem. Parametr P5 to kolejny parametr, który musimy ustawić. Zgodnie z wykresem, który w tej chwili widzicie, odpowiada on za czas, przez jaki siłowniki po osiągnięciu maksymalnej prędkości będą z taką właśnie prędkością pracować, po czym zwolnią mniej więcej o połowę. Parametr P5 musimy ustawić na taką wartość, żeby skrzydła bramy zdążyły zwolnić przed dojechaniem do którejkolwiek ze skrajnej pozycji, czy to do otwarcia, czy do zamknięcia. Kiedy ustawiliśmy już odpowiednio wartość parametru P5, należy zatwierdzić ustawienie używając środkowego przycisku. Po upływie czasu P5, kiedy siłowniki zwolnią już do połowy swojej nominalnej prędkości, do końca ruchu bramy będą one już poruszać się właśnie z taką zwolnioną prędkością, aż do momentu, kiedy brama dojedzie do końca, czyli na przykład oprze się o odbojnik. Wtedy siłowniki zostaną wyłączone za pomocą przeciążeniówki w centrali. Jeszcze jednym ważnym parametrem czasowym do ustawienia jest parametr P6, który pełni rolę zabezpieczenia czasowego. Powinien on zostać ustawiony na taką wartość, ile łącznie zajmuje pełen cykl otwarcia i zamknięcia bramy, oczywiście z uwzględnieniem pewnego delikatnego zapasu, na przykład na zwiększenie oporów ruchu w zimie. Fabrycznie parametr P6 jest ustawiony na 60 sekund i z reguły jest to za duża wartość, także śmiało można to odpowiednio zmniejszyć. W naszym przypadku parametr P6 ustawiliśmy na 25 sekund. Po ustawieniu zatwierdzamy środkowym przyciskiem. Po ustawieniu czasów P0, P5 i P6 przyszła kolej na ustawienie parametrów przeciążeniowych. Parametry P2 oraz P4 odpowiadają za wyłącznik przeciążeniowy siłowników pracujących na wysokich obrotach. Parametr P2 odpowiada za siłownik podłączony do wyjścia motor 1, natomiast P4 za siłownik podłączony do wyjścia motor 2. Oba te parametry ustawiamy na możliwie jak najmniejszej wartości, przy której siłowniki pracując na wysokich obrotach nie wyłączają się samoczynnie, natomiast gdy tylko napotkają jakiś zewnętrzny opór, od razu brama powinna stanąć w miejscu.
Ostatnimi z parametrów przeciążeniowych są parametry P1 oraz P3. Oba te parametry odpowiadają za wyłączanie siłowników podczas niskich obrotów, czyli w momencie, kiedy skrzydła mają się zatrzymywać w miejscach docelowych. Parametr P1 odpowiada za wyjście motor 1, a parametr P3 za wyjście motor 2. Te parametry również ustawiamy w taki sposób, żeby brama wykonywała pełen cykl bez zatrzymania, a zatrzymywała się od razu po dojechaniu siłowników do odbojnika lub do końca zakresu pracy. Jeśli mamy bramę na zakładkę, nie zapominamy też o odpowiednim ustawieniu parametru P7, który odpowiada za wyprzedzenie jednego skrzydła względem drugiego. Jeśli będziemy wykorzystywać wejścia cyfrowe w centrali, to można je też odpowiednio skonfigurować. Służą do tego parametry od E0 do E1. Parametr E0 odpowiada wyłącznie za wejście 0, natomiast parametry E1 i E2 oprócz wejść centrali ustawiają także pracę sensorów na obudowie. Tak samo jak wejściom cyfrowym, tak i przyciskom w pilocie możemy przyporządkować odpowiednie funkcje. Służą do tego parametry od F0 do F3. Kiedy mamy już ustawione wszystkie istotne dla pracy naszej bramy parametry, zatwierdzamy wprowadzone ustawienia naciskając przycisk Learn. W przypadku, kiedy chcemy też wykorzystywać sensory na obudowie centrali, musimy podłączyć taśmę. Zaświeci nam się wtedy dioda na płytce sensorów. I w ostatniej kolejności zamykamy obudowę, zakręcając z wyczuciem wszystkie cztery śruby na jej rogach. Jak widzicie, automat ETM-01 Fortis jest już zamontowany na bramie. Wszystko działa należycie, tak jak się tego spodziewaliśmy. Zajęło nam to trochę czasu, bo jest już wieczór, ale była to przyjemna praca, także zachęcamy Was do tego, żeby samodzielnie podejmować się montaży, bo nie jest to nic skomplikowanego. A poza tym, w naszej firmie nie tracicie gwarancji, nawet gdy sami sobie założycie taki automat na własnej bramie. Jeżeli szukacie porządnej automatyki do bram, to zapraszamy na naszą stronę www.elektrobim.pl. Znajdziecie tam automaty nie tylko do bram skrzydłowych, ale również przesuwanych i garażówek. Jeśli macie jakieś pytania, zachęcamy do pisania komentarzy pod tym filmem. Podawajcie go dalej, żeby inni również mogli nauczyć się montaży naszych automatów. Zachęcamy do lajkowania, subskrybowania kanału, żebyście nie przegapili kolejnych nowości. A tymczasem się z Wami żegnam. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Cześć!